Rozwiąż równanie 3x do trzeciej minus 4x kwadrat minus 3x plus 4 równa się 0. Mamy tutaj grupowanie wielomianu. Z pierwszych dwóch składników wyłączamy sobie x kwadrat przed nawias, czyli mamy x kwadrat w nawiasie. Zostaje nam 3x minus 4. I tutaj zobaczmy, jak wyłączymy sobie minus przed nawias, też będziemy mieli 3x odjąć 4 równa się 0. No i mamy tutaj wspólny czynnik mnożenia, to 3x minus 4, a w drugim nawiasie zapisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat minus 1. Tutaj niby nic nie stoi, ale to jest jeden taki nawias, czyli w domyśle stoi jedynka, czyli element neutralny mnożenia. I przyrównujemy sobie teraz to do zera. Czyli żeby taki iloczyn był zerem, to albo pierwszy czynnik mnożenia jest zerem, albo drugi czynnik musi być zerem. Czyli 3x minus 4 równa się 0, czyli 3x równa się 4 dzielimy przez 3x równa się 4 trzecie lub x kwadrat minus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 1, czyli x równa się 1 lub x równa się minus 1. Czyli odpowiedzią będą x równe, no i wymieniamy po kolei minus 1, 1 oraz 4 trzecie i mamy odpowiedź.